jedno z kolejnych miejsc w mieście Biała Podlaska, które mamy nadzieję, że będzie często odwiedzane przez młodych, przez starszych, przez rodziny. A mało tego, tak jak wspomnieli tutaj członkowie konferencji, biorący w niej udział, trudno jest stąd w tym momencie już dzieci wygonić. Czego najlepszy obraz mamy tuż za nami. Tak, i te inwestycje budzą ogromną satysfakcję, gdy można organoleptycznie zweryfikować, jak bardzo potrzebne są nie tylko młodzieży. To przykład tej inwestycji, która jest zrealizowana w duchu tak zwanej partycypacji mieszkańców, bo w budżecie obywatelskim. To projekt zgłoszony przez dwójkę państwa radnych i przedstawicieli Stowarzyszenia Orzechówek na tym jednym z najstarszych bialskich osiedli. Dziękuję bardzo inicjatorom, wszystkim mieszkańcom, którzy oddali nań swój głos, oraz moim współpracownikom z Urzędu Miasta, z Wydziału Rozwoju i Wydziału Inwestycji za sprawne jej przeprowadzenie. Siłownię plenerową oddaliśmy już do użytku w grudniu, natomiast teraz w kwietniu dołączyły te trzy kolejne elementy inwestycji, te innowacyjne jak street workout, street basket czy goalbox, a także elementy infrastruktury rowerowej, wiata, stojaki dla rowerów, ta architektura drobna, miejska w postaci koszy na śmieci czy ławek lub elementów ciągu pieszego z kostki. Pan prezydent nic nie wspomniał i nie wiem, czy na razie nie chce się chwalić, ale również tutaj powstała ulica na Skarpie, jest już wybudowana. Tak, to z kolei przykład realizacji jednej z moich obietnic wyborczych, czyli planu budowy dróg. Ulica na Skarpie jest właśnie jedną z tych już kilkunastu przez nas w tej kadencji wykonanych dróg osiedlowych. Bardzo istotne są te główne ciągi komunikacyjne, ale w równym stopniu o komforcie życia tak pożądanym mieszkańców Białej Podlaskiej decyduje to, czy ta lokalna, osiedlowa droga prowadząca bezpośrednio pod ich domostwa ma swój określony standard. Są wieloletnie braki w tym zakresie do nadrobienia, ale w tej kadencji dynamicznie proces nadrabiania tych zaległości rozpoczęliśmy. Osiedle młodych z nazwy, są młodzi ludzie. Jest więcej osób starszych, w tym momencie już na pewno, ale są ci młodzi ludzie. I to pod nich pomyślana jest cała infrastruktura, która tworzy się od kilku ładnych lat na osiedlu, przy osiedlu na Skarpie. Taki był zamysł, żeby to było miejsce centralne, rekreacyjne, sportowe. Tak, dokładnie. Ja mieszkam na tym osiedlu nieprzerwanie od 42 lat i widzę, że znowu to osiedle się odmładza. I coraz przyjemniej patrzy się na młodzież i na dzieci, które jak dotąd miały trochę utrudnione możliwości korzystania z rekreacji, ponieważ takich instalacji jak ta tutaj za mną dotąd nie było. To boisko, ten plac, tak na dobrą sprawę, był przez wiele lat zaniedbany, nic się tutaj nie działo. W ostatnich latach udało się stworzyć tutaj boisko do piłki nożnej z siatkami, jak widać, z łapaczami do piłek, co bardzo ucieszyło młodzież, bo wiadomo, że jak piłka nie trafi w bramkę, to nie trzeba po nią biegać, daleko biec. No i wspólnie z drugim radnym z naszego osiedla, z kolegą Markiem Dzyrem, jak również ze Stowarzyszeniem Orzechówek, które prężnie działa na naszym osiedlu, już od jakiegoś czasu udaje nam się fajnie współpracować i jest to kolejny projekt do budżetu obywatelskiego, który wspólnie stworzyliśmy i kolejny, który wspólnie udało się wygrać i jak widać za mną w końcu go pomyślnie zrealizować. Również ciebie zapytam o otoczenie, no bo zapominamy, ulica na Skarpie w tym momencie totalnie inaczej wygląda niż jeszcze kilka miesięcy temu. Dokładnie, mamy już asfalt przy ulicy na Skarpie, mamy chodniki i za chwilę czekamy na zamontowanie oświetlenia ulicznego. W momencie, kiedy będzie już oświetlenie uliczne, będziemy się zastanawiali, czy będzie ono wystarczające, aby doświetlić te nasze sportowe instalacje, czy być może będziemy występować do władz miasta, bądź też może do władz osiedla,
osiedla młodych, żeby te boisko, szczególnie boisko do koszykówki czy do street workoutu, żeby je doświetlić, tak żeby można było pograć sobie również wieczorem. Apel do młodszych, do starszych też, do wszystkich. Szanujmy to, co powstało. Dokładnie, proszę Państwa, tak. Pamiętajmy o tym, że Goalbox jest to instalacja dla dzieci, a nie instalacja dla ludzi dorosłych. Wszelkie Goalboxy, które się tworzy w Polsce, przeważnie są to takie wydarzenia, eventy i te Goalboxy stoją kilka dni czy tydzień i są później demontowane i przenoszone w inne miejsce. Nasz Goalbox jest w zamyśle całoroczny. Wiadomo, że będzie na zimę czymś przykrywany, no bo zimą się na czymś takim nie gra. Natomiast to będzie instalacja stała i żeby ona była naprawdę stała, to trzeba ją szanować. Ale to co to jest? To jest? Boisko Goalbox. Boisko Goalbox. Tak. Czy to boisko to jest fajna rzecz? Przydaje się? Tak, fajne, bo jak jest ładna pogoda, to można sobie wyjść i pograć z kolegami i się nie nudzisz. Że jest małe boisko, więc jak biegasz, to się nie męczysz. Czy na takim boisku się więcej strzela więcej bramek, czy mniej? No więcej, bo tu jest jakby mniejsze boisko, no to można. Ale tak. Takie specjalne. Nie męczymy się, jak biegamy, tak? Tak. Ale w sumie na tym polega, żeby trochę pobiegać i się pomęczyć, co? No tak! Fajnie też jest, jak na przykład biegasz, bo nawet jak biegasz, to się nie męczysz. O, super, bardzo dobre. A czy można na takim boisku podczas takich meczów poznać nowych przyjaciół, kolegów, koleżanek? Tak, można, bo tu różne osoby przyjeżdżają, też nie z Białej Podlaski. Naprawdę? Tak. Tak, starsi też przyjeżdżają, chyba. No to jesteśmy z szóstki, z klubu sportowego Szóstka. Klub sportowy Szóstka, jaka to dyscyplina sportowa? Siatkówka. Jesteście siatkarkami? Tak. No i tego typu boisko, chyba w tle tam widzę, grałyście dzisiaj? Tak. I jak oceniacie? Boisko do grania? Tak. Bardzo. Bardzo, moim zdaniem powinny być takie rzeczy w mieście, ponieważ amatorskie siatkarki, takie jak my, na przykład, żeby nie iść do szkoły, to właśnie powinny być takie, moim zdaniem, boiska na powietrzu. Żeby nie iść do szkoły. Tak. Jak to jest z tym piaskiem? Gorzej się na nim gra, czy lepiej? Nogi się zapadają, ale gra się lepiej, bo wtedy trzeba szybciej dobiegać do piłki. Trzeba schylać się, więc jest dużo większy wysiłek niż na hali. Brawo, super. Czyli co, będziemy Was pewnie na pewno często spotykać teraz, co? Tak. Każda przerwa w lekcji bądź wolny dzień, to jesteście tutaj. Tak. Pozdrawiam!